Śląscy policjanci i ratownicy górniczy będą razem ćwiczyć. Chodzi o szkolenia w zakresie technik wysokościowych oraz pierwszej pomocy. Ratownicy i policjanci ćwiczyli już razem m.in. w zabytkowej kopalni Guido w Zabrzu i kopalni Srebra w Tarnowskich Górach. O sprawie Karolina Komada. To właśnie tam wcześniej ratownicy i policjanci szkolili się wspólnie. Jednym z zadań było dotarcie i rozbrojenie umieszczonego w podziemnych wyrobiskach ładunku. Wymagało to połączenia umiejętności górniczych, alpinistycznych i pirotechnicznych. Zarówno ratownicy, jak i policjanci w swojej codziennej pracy muszą te techniki znać i je wykorzystują. A ponadto drugim elementem tego porozumienia to jest kwestia pierwszej pomocy, tak zwanej tego KPO, podstawowe umiejętności w zakresie ratowania życia i zdrowia ludzkiego. I myślę, że ten element to jest wiedza, która powinna być powszechna nie tylko dla funkcjonariuszy czy ratowników, ale dla każdego obywatela. Dzięki podpisanemu dziś porozumieniu jednostki wymienią się doświadczeniami, a także poznają sprzęt i przepracują różnego rodzaju warianty akcji ratowniczych. Często zdarza się, że przyjeżdżamy do miejsc znalezisk, na przykład niewybuchów z czasów II wojny światowej, które są bardzo niedostępne i pomoc w dojściu do takiego miejsca niesie za sobą właśnie korzystanie ze specjalistycznego sprzętu i umiejętności. Tutaj, tak jak wspomniałem wcześniej, doświadczenie ratowników pomoże nam przede wszystkim zobaczyć, czego nam jeszcze brakuje, jak możemy się kształcić w dalszym ciągu, żeby podnosić swoje kwalifikacje i być gotowym tak naprawdę na wszystko. W Bytomskiej Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego pracuje 138 ratowników, a ci najbardziej doświadczeni nie tylko biorą udział w akcjach w kopalniach, ale także w górach. Przed 4 laty nieśli pomoc m.in. w wielodniowej akcji w Jaskini Śnieżnej w Tatrach, próbując dotrzeć do uwięzionych tam grotołazów. Wtedy po linie trzeba było po prostu zjechać 500 metrów w dół. To jest bardzo głęboka jaskinia, bardzo trudna. No i toprowcy, goprowcy wiedzieli, że mają tutaj również i wsparcie w ratownikach, górniczych ratownikach. Kolejne wspólne szkolenie zaplanowano 14 czerwca w górniczym szybie Leon w Rydułtowach.